mówi, to jest tajemnica klubowa. O, to teraz kurwa, nie wiem, to już się teraz nie dało Pamiętam za komentarz do meczu. No, przeciwnik z niższej ligi, z klasy okręgowej i trudno się grać z takimi przeciwnikami, bo nie przesuwają odpowiednio i na mój zespół również nie zagrał dobrego meczu, przede wszystkim nieskutecznie. Z założeniem takim było, żeby jak najdłużej przy piłce się utrzymywać, podporządkowali się tej grze przed drużyny przeciwnej, grali za szybko, niedokładnie. I ostatnie dwa tygodnie, tak jak powiedziałem, to będzie wszystko z piłeczkami, wszystko poświęcone na ćwiczenia techniczne, taktyczne, na poprawę skuteczności. Czy w najbliższych dniach wreszcie potrenujecie na trawie? W tym tygodniu jeszcze nie, natomiast cały następny, cztery jednostki treningowe, wszystkie są przewidziane na boisku trawiastym, dwa razy na głównym, dwa razy na boisku bocznym. I na 99% na dzień dzisiejszy sparing z Lubinianką będzie na boisku. Panie trenerze, jak pan oceni dzisiejszy pojedynek? Nie było tak źle do 60 minuty. Do 60 minuty naprawdę nie było źle. Znaczy, trafiliśmy na bardzo dobrego przeciwnika, jak dla nas, na klasę okręgową. Widać, że zawodnicy wybiegani wiedzą o co chodzi na boisku. Natomiast myśmy starali się w pewnym momencie dorównywać, ale widać, że szybkościowo to odstajemy jeszcze i to daleka droga. Natomiast dla chłopaków jest to bardzo pożyteczny sparring. Sami zobaczyli, jaka jest droga, żeby grać klasę czy dwie klasy wyżej.